Nie narzekają, że Polska nie jest państwem prospołecznym, wiesz, jest coś do PiS, mają pretensje. Niestety ze strony różnych ugrupowań od lewa do prawa, które rywalizują z PiS-em, słuchaj, to jakieś niedobre pomysły, nieokreślone zmiany. Umówmy się, Wojtku, że każda partia, która chce walczyć o władzę w Polsce, nie może sobie pozwolić na to, żeby zlikwidować 500+. No, za chwileczkę o programach czysto alternatywnej rzeczywistości mógłby wygrać jeszcze Petr, który się opiera, że 500+ zlikwiduje. Za chwileczkę będziemy mówić o programach prospołecznych, ale jeszcze chciałem dopytać o kwestię taką, czy w Konstytucji powinny być zapisane... Przepraszam, bo Golas... Jest gol. 1-0 dla Polski, właśnie w tym momencie padła bramka, 18 minuta, za chwilę się dowiemy, czy to był Robert Lewandowski. Ja chciałem powiedzieć, że gramy tak ładnie i tak szybko, że jeszcze się zorientowałem, którą stronę atakujemy, ale teraz wiem. Bardzo dziękuję panu redaktorowi Waczakowi za... Przepraszam, bardzo proszę o pomoc i wtrącanie się. Wracam do, za chwilę podam strzelca gola, chyba to był Robert Lewandowski, minuta 18, prowadzimy 1-0 z Litwą. Wracam do Konstytucji i chciałem dopytać o kwestię tego, czy w Konstytucji powinny być zapisane takie niejasne, pewnego rodzaju niejasne terminy, między innymi jak społeczna gospodarka rynkowa. Bo ja sobie potrafię wyobrazić i kapitalistę, który uważa, że to jest właśnie społeczna gospodarka rynkowa, i który właśnie realizuje społeczną gospodarkę rynkową i będzie i dla każdego obywatela będą to takie niejasne sformułowania. Czy Konstytucja powinna być bardzo jasne i precyzyjne, i żeby każdy obywatel mógł zrozumieć, co jest tam zapisane? Akurat termin społeczna gospodarka rynkowa to bardzo jasny termin, odnoszący się do kadencji końca lat 30. i początku 50., czyli połączenie kapitalizmu z pewnym socjalnym sznytem. Co robimy? No w Polsce to nie bardzo wychodziło, jednak mieliśmy bardzo dużo przepływ stronę kapitału, te neoliberalne polityki wprowadzone przez ostatnie lata, więc to też nie gwarantuje tego, że jest to realizowane. Ale to też jakaś wskazuje, ja bym bronił akurat tego zapisu, tak, że chcemy państwa jednak w pewnym sensie opiekuńczego, państwa, które dba o obywatela, państwa, które potrafi stanąć po stronie obywatela. Umówmy się, tak jak spojrzymy na rynek pracy, no to przez ostatnie 30 prawie lat, no to państwo nigdy nie stało po stronie obywatela. Zawsze było po stronie kapitału, zawsze mówiło się, że trzeba się cieszyć, że mamy pracę. To się teraz w ostatnich latach zmienia, to chyba dzięki decyzji Prawa i Sprawiedliwości. No ale jednak gdzieś taka folwarczna mentalność polskich przedsiębiorców, taka fałszywiana zależności między pracodawcą a pracownikiem, a gdzieś są głęboko zapisane w DNA polskich przedsiębiorców. No i gdzieś ten sygnał państwa musi płynąć, że tak, my jesteśmy tu po stronie pracowników, po stronie obywateli, bo to oni starają nam większość, to oni budują jednak dobrobyt państwa. No dobrze, że tak jest, tak, to było mówię, to praktyka często rozmija się w Polsce z teorią i w tych sprawach społecznych, jak już wspomniałem, wielokrotnie rozmijała się z tym, jak działa państwo, wobec tego, jak państwo sobie wyobrażaliśmy, pisząc konstytucję, tak. Gwarancje, różne kodeksowe, mówić o tym, że są w konstytucji, tak? Że mówiła, to jest córka.
mojego świata. Pytanie brzmi, czy świna mojego jest kontrolowana i sprawdzić nie można i tak dalej, i tak dalej. Takie są założenia, że nie będzie niska frekwencja, czy Polska jest takim krajem, który obywatele Polscy nie za bardzo lubią referenda, z czego to wynika, że niechętnie się wypowiadają. Gdzie ta frekwencja była? No to było to referendum, nie było jej długo, ale jakoś tak przyszła i jakoś odniszczała HDMA. I referendum Wrocławia Pomorskiego i to referendum Andrzeja Dudy, to są rzeczy, które jakoś nie było szczególnych społecznych emocji. Też jakoś inicjatorzy tych referendów, jak to przekonać, to są rzeczy ważne. Media do tego pokazują, że to jeden trochę absurd jest. Ja uważam, że akurat takie referenda powinny być rzeczywiście w sprawach absolutnie kluczowych dla państwa. Tak? Wszyscy, którzy pragną podzielić się podobną historią własną lub swoich bliskich, historią pomocy niesionej Żydom podczas II wojny światowej, prosimy kontaktować się telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 14.30 pod numerem telefonu 56 610 84. Nawet trzeba oczekiwać, żeby ludzie wstali w niedzielę, zrezygnowali z pracy z dziećmi, zrezygnowali w restauracjach, żeby udać się na referendum, które jest kompletnie nie interesuje i kompletnie nie interesuje. Witam państwa, szczęść Boże. Wielu Polaków w przypadku tych referendum, do dzisiaj na przykład wielu nie wie, że jest jakiś kolejny referendum do Dudy i czy to miało go dotyczyć. I pewnie będziemy dyskutować o tym, jaki kolor butów włosów Jarosław Kaczyński, albo czy pani Izabela Pek była kochanką posła Pięty z miłości dla pieniędzy, czy może to zajmą przesłowy. No bo czym żyje dzisiaj większość tych największych mediów, tak? I tabloidów zwłaszcza. I to będzie pewien problem. No, musimy się tutaj zaatakować średnią linię, akurat tabloidy na Macie, ale myślę, że nie będzie. Natomiast z drugiej strony jest też kwestia tego, że jesteś tak bardzo inne polityczne pomiany. I to pokazało to, że referendum w Warszawie jest sprawa zwolnienia Hanny Krakowicz-Pan. Sprawie dla Waszej Jaku bardzo, bardzo ważnej. Ale skoro jedna część sceny politycznej mówi, trzeba iść koniecznie głosować, to prawda, tak jak mówi, absolutnie nie wolno iść głosować. I będzie podważać się jakiekolwiek, prawda, znaczenie referendum. Bo jest taki, że pójdą głosować ci, którzy otrzymują się jedną stronę sensu politycznej, nie pójdą głosować, żeby pewnie chcieli się wypowiedzieć. Ci, którzy są akurat tej idącej do głosowania przeciwnie. To będzie też w sprawie referendum. Andrzeja Dudy, jeżeli oczywiście będziemy na skutku, to będzie elementem tej wojny. Stronę, która będzie mówić, trzeba iść głosować lub nie będzie udawać, że nie wie, o co chodzi. I w zasadzie będziemy mieli jeszcze głosowanie i oficjalną opozycję, która będzie absolutnie iść głosować, nie iść. Ja szkoda, bo warto by skoro jest taki referendum na terenie Polacy poszli. I chociaż raz na jakiś czas wypowiedzieli się nieco bardzo ważne. A my przechodzimy na drugą połowę debaty dnia. Przypominam, Wojciech Dobranowski, Tygodnik do Rzeczy, Tomasz Walczak, Super Express. A panowie, chciałem porozmawiać o programach społecznych, które właśnie startują teraz w Polsce. Zakładają programy rządowe. Dobry Start, 300 zł dla ucznia. Tak zapowiedział premier Mateusz Morawiecki i minister Elżbieta Rafalska i minister Anna Zalewska. Czy to PiS-owi przyda się politycznie tuż przed wyborami samorządowymi? Tomasz Walczak. Przyda się na pewno, wrócimy może trochę do początku roku, kiedy premierem został Mateusz Morawiecki. To miał być taki sygnał, że kończymy ten etap budowy socjalizmu w Polsce, tak powiem. Dobrze, że nie jest na pewno warto zrozumieć. Nie źle, ale wiem, o co chodzi, tak? To ten pierwszy etap, kiedy była premierem pani Beata Szydło, no, związany był z tą korektą prospołeczną, tak? Że pensję minimalną godzinową podnosiliśmy, wysoką pensję minimalną miesięczną. No i to był, jakby ten etap miał się zakończyć, No ale trochę życie zweryfikowało to, co planował Prawo i Sprawiedliwość, no bo dziś Prawo i Sprawiedliwość zmuszone jest do powrotu do tego, co przyniosło mu. No tak, bo tutaj narzekają, że Polska nie jest państwem prospołecznym, czy to PiS-owi się przyda, no pewnie się przyda, zobaczymy co dalej.